Czas zacząć naszą wieczorną galę. Serdecznie witamy na 35. wystawie zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych w Sitnie, zorganizowanej przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jednej z najstarszych i największych imprez rolniczych w naszym kraju. Przygotowanie tej wystawy wymagało od organizatorów kilku miesięcy przygotowań, a ostatnie tygodnie były dla nas szczególnie intensywne. Prace były obciążające i no, nie ukrywamy, załogę mamy coraz skromniejszą. Dlatego też dziękujemy Państwu za miłe słowa i wsparcie z Państwa strony. To wzmacnia i dodaje sił do pracy. Dziękujemy bardzo. Chciałabym przedstawić Państwu teraz naszego młodszego kolegę, a teraz również kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie, pana Piotra Kuranca. Dzień dobry Państwu. Miło was wszystkich widać. Życzę miłego pobytu i imprezy później. Drodzy Państwo, Piotr pracuje z nami w zespole już ponad 5 lat. Znamy się i cenimy, znamy go też od najlepszej strony. Dlatego łatwiej nam będzie znosić trudy pracy doradczej pod kierownictwem osoby, która zna ten fach i to nas bardzo cieszy. Drodzy Państwo, komisarzem naszej wystawy od lat, również dzisiaj, jest pani dr Grażyna Różycka, doskonale znana wszystkim Państwu. Pani Grażyna zakończyła w tym roku swoją pracę zawodową i przechodząc na emeryturę zasmuciła całe środowisko doradców i hodowców, którzy kiedykolwiek mieli możliwość z nią pracować. Możemy mieć jedynie nadzieję, że wystawy, jakie przyjdzie nam tutaj jeszcze dla was organizować, zechce zaszczycić swoją obecnością i otoczyć wsparciem. Drodzy Państwo, bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie i przyłączenie się do nas w wielkim ukłonie przed tą wyjątkową osobą. Dziękujemy bardzo, że przyłączyliście się Państwo do tego momentu dla nas tutaj w Sitnie bardzo ważnego. Grażynka pracowała z nami bardzo długo, dla mnie osobiście całe moje życie zawodowe, a też już mam spory staż w tej instytucji. Dziękuję jeszcze raz za to wsparcie dla nas. Drodzy Państwo, czas zacząć dzisiejszą galę. Zapraszam pana dyrektora Wiesława Orzędowskiego i proszę o rozpoczęcie uroczystości. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na 35. jubileuszowej wystawie zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych w Sitnie. Za nami drugi dzień wystawy, Szanowni Państwo. Jutro są główne uroczystości, trzeci dzień wystawy, także bardzo serdecznie Państwa jutro też zapraszamy. Dzisiaj nagrodzimy hodowców kanarków, królików oraz gołębi,
a także podsumujemy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Żeby nie przedłużać, życzę Państwu przyjemnej zabawy, udanego pobytu tutaj u nas na wystawie, no i oczywiście zapraszamy za rok. A dzisiaj wieczorem jeszcze zapraszam Państwa na występ zespołu System, myślę, który nam umili jeszcze ten nasz dzisiejszy wieczór. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, jeszcze chwila. Chciałabym w tym momencie powitać obecną dzisiaj delegację gości z Ukrainy. To są przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie. Czy są panowie? Bardzo proszę się pokazać. No nie widzę. Profesorowie są. Nie dojechali, ale są i dziś jeszcze będą i będą jutro z nami. To profesorowie Uniwersytetu w Dublanach i Lwowie oraz prezes i dyrektor Lwowskiej Izby Rolniczej. Także cieszymy się bardzo, że takich gości na wystawie mamy. Drodzy Państwo, tradycyjnie rozpoczynamy od przedstawienia laureatów konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne i w tym momencie zapraszam pana Mariusza Łysiaka i oddaję mu głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak już zostało powiedziane, dzisiaj uroczyście rozstrzygniemy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest organizowany już po raz 20. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Przy ocenie gospodarstw brane są pod uwagę takie elementy jak ład i porządek w obrębie gospodarstwa, utwardzenie nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, stan budynków inwentarskich i gospodarczych. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom komisji za współpracę i udział w pracach komisji konkursowej. Fundatorami nagród dla laureatów konkursu etapu regionalnego oraz osób wyróżnionych są Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie, Lubelska Izba Rolnicza, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Tego konkursu i właśnie będę to w tym momencie czynił. Pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo państwa Moniki i Roberta Smoleń z miejscowości Modryniec w gminie Mircze w powiecie chrubieszowskim. Zapraszamy państwa Smoleń na scenę. Gospodarstwo to zajęło również bardzo wysokie trzecie miejsce na etapie wojewódzkim naszego konkursu. Nagroda na etapie wojewódzkim państwo Smoleń. Państwo Smoleń odebrali w minioną niedzielę w Końskowoli podczas Dnia Otwartych Drzwi. Państwo Smoleń posiadają prawie 30-hektarowe gospodarstwo o kierunku roślinnym. Podstawowa produkcja to uprawa fasoli, dyni, a ze zbóż pszenica. Właściciele gospodarstwa przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa pracy. Posesja, na której jest dom mieszkalny, jest oddzielona od części produkcyjnej, co ma duży wpływ na bezpieczeństwo zamieszkujących tam domowników. Nie zachodzi ryzyko kontaktu z maszynami rolniczymi. Za ogrodzeniem posesji usytuowana jest duża hala przeznaczona na sprzęt rolniczy. Są to nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze dostosowane do potrzeb prowadzonej produkcji. Fundowała Lubelska Izba Rolnicza i wręczy ją pan Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Zapraszamy pana prezesa. Pan Antoni Skóra, wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Zapraszamy. Pan Wojciech Kniaziuk, dyrektor biura Lubelskiej Izby Rolniczej. Zapraszamy pana dyrektora. I pan Piotr Kuranc, kierownik oddziału zamojskiego Lubelskiej Izby Rolniczej. Zapraszamy panów do wręczenia nagrody naszym laureatom, zwycięzcom tego konkursu.
sytuacji proszę przyjąć, nie? No, cześć, gospodarz. Dziękujemy. Proszę Państwa, już nagroda została wręczona. Drugie miejsce, gospodarstwo Państwa Justyny i Jerzego Dziaman z miejscowości Nabróż w gminie Łaszczów w powiecie tomaszowskim. Zapraszamy Panią Justynę i Pana Jerzego. Nasi gospodarze posiadają prawie 40-hektarowe gospodarstwo o kierunku roślinnym. Podstawowa produkcja to pszenica i fasola. Państwo Dziaman przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa pracy. Zabudowania dostosowane są do prowadzonej produkcji rolniczej. Pani prezes kasy, pani Aleksandry Hadzik oraz pani dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Lublinie, pani Magdaleny Filipek-Sobczak, pan Jan Rój, kierownik placówki terenowej KRUS w Biłgoraju. Zapraszamy pana kierownika. Ponadto nagrodę ufundował burmistrz miasta Łaszczowa, a wręczy ją pani burmistrz Aleksandra Pietras. Zapraszam panią burmistrz. Jeszcze nie wiem, czy pan wicestarosta Jarosław Korzeń dotarł. Pani Justyno, panie Jerzy, z radością przekazuję moje najserdeczniejsze gratulacje z okazji zdobycia drugiego miejsca w prestiżowym ogólnopolskim, ogólnokrajowym konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na etapie regionalnym. To osiągnięcie jest dowodem wyjątkowej pasji, ciężkiej pracy i zaangażowania w rozwijanie produkcji rolnej. Państwa osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarstwa rolnego są godne uznania. Troska o środowisko to również fundamenty przyszłości bezpiecznej produkcji żywności. Raz jeszcze gratuluję tak wspaniałego osiągnięcia, życzę dalszych sukcesów, nieustającego rozwoju i realizacji nowych pomysłów w gospodarstwie rolnym. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy, jeszcze raz brawa. Gospodarstwo pana Tomasza Gajur z miejscowości Chmielek w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim. Zapraszamy pana Tomka. Pan Tomasz posiada kilkuhektarowe gospodarstwo, na którym ma plantację malin. Pomimo młodego wieku jest bardzo zaangażowany w pracę w gospodarstwie. Swoim doświadczeniem wspierają go rodzice i pomagają mu w prowadzeniu gospodarstwa. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, a wręczy ją pan Artur Kornas, kierownik Zamojskiego Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Brawa. Państwa, komisja konkursowa postanowiła wyróżnić jeszcze trzy gospodarstwa. Jedno z nich to gospodarstwo państwa Marii i Grzegorza Kalinowskich z miejscowości gminnej Grabowiec w powiecie zamojskim. Zapraszamy panią Marię i Grzegorza. A, pan jest bez małżonki. Pan Grzegorz jest obecny, reprezentuje, tak, dobrze. Państwo Kalinowscy posiadają prawie 30-hektarowe gospodarstwo, na którym uprawiają głównie pszenicę, rzepak i soję. Gospodarstwo posiada zadbane budynki gospodarskie oraz wyposażone jest w bezpieczny sprzęt rolniczy. Izby Rolniczej. Pan Antoni Skóra, wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Pan Wojciech Kniaziuk, dyrektor biura Lubelskiej Izby Rolniczej.
i pan Piotr Kuranc, kierownik oddziału Zamojskiego Lubelskiej Izby Rolniczej. Zapraszamy panów. Następne wyróżnienie zostało przyznane państwu Jolancie i Markowi Kowalczuk z miejscowości Zamych w gminie Obrzeż w powiecie biłgorajskim. Czy państwo Kowalczuk dotarli? Dotarli, świetnie. Rzutem na taśmę są. Zapraszamy. Państwo Kowalczuk posiadają kilkunastohektarowe gospodarstwo o profilu roślinnym. Posiadają plantację tytoniu oraz porzeczki. W imieniu pani prezes kasy oraz pani Aleksandry Hadzik oraz pani dyrektor oddziału regionalnego w Lublinie, pani Magdaleny Filipek-Sobczak, wręczy pan Jan Rój oraz pan Jacek Adamczuk, przewodniczący Rady Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z miejscowości gminnej Łukowa w powiecie biłgorajskim. Z tego co wiem, to pan Adam nie dotrze dzisiaj na dzisiejszą uroczystość. Odbierze nagrodę przy innej okazji. Pan Adam posiada 8-hektarowe gospodarstwo, na którym uprawia tytoń, jęczmień i kukurydzę. Zachęcić państwa do wzięcia udziału w kolejnych edycjach tego konkursu. Na pewno wśród państwa są właściciele gospodarstw, w których przywiązuje się dużą wagę do bezpieczeństwa pracy, co ma decydujący wpływ na zmniejszenie ryzyka wypadku, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby rolnicy mieli jak najmniej wypadków, jak najrzadziej. Szanowni państwo, gratuluję serdecznie zwycięzcom. Etap wojewódzki został rozstrzygnięty w Końskowoli tydzień temu. Też byli laureaci, którzy zajęli dzisiaj pierwsze miejsce. Jest to bardzo trudny konkurs, ale zachęcam do tego, żeby brać w tym udział. Jeżeli by państwo zajrzeli do tych gospodarstw, ja jeździłem w komisjach, brałem udział, wizytowałem te gospodarstwa, nie teraz, tylko wcześniej. Tam jest wszystko poukładane jak w bombonierce. To jest naprawdę przepiękne, to są przepiękne gospodarstwa, w których się później już dużo lżej pracuje. Serdecznie wszystkim gratuluję i zapraszam do kolejnych konkursów, a my będziemy sponsorować z różnymi sponsorami nagrody dla państwa, bo na to zasługujecie. Dziękuję. Nagrodzenie hodowców. Bardzo proszę o prowadzenie panią dr Grażynę Różycką, komisarza wystawy. Szanowni państwo, zapraszamy na scenę Krzysztofa Stefanka, który otrzymuje podziękowanie z okazji jubileuszu naszej wystawy. Czy jest pan Stefanek? Tak, zapraszamy. Pan Krzysztof wielokrotnie brał udział w wystawach. Tak jak podkreśla, hodowla owiec prowadzona była w gospodarstwie ponad 50 lat. Był prawie na wszystkich naszych wystawach. Prosimy o wręczenie grawertonu pana Wiesława Orzędowskiego, dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Piotra Kuranca, kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Świdnie. Uczyniliśmy taki wyjątek, ponieważ pan Krzysztof zaszczycił naszą wystawę w sobotę. Jutro ma inne plany. Hodowców, Lubelski Związek Hodowców Królików Rasowych i tutaj też mamy honorowe wyróżnienie za wielokrotne uczestnictwo w wystawach. Otrzymuje pan Ireneusz Widomski. Bardzo prosimy. Grawerką z okazji jubileuszu wręczy pan Waldemar Banach, zastępca dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Proszę również pozostałych hodowców
Królików o wejście na scenę. A o pomoc poproszę Agnieszkę Gawdę. Jeszcze dodam, że Króliki oceniane były przez już tutaj wymienionego Ireneusza Widomskiego, przez Daniela Bałabucha, Bartłomieja Draczkę. Również prosimy sędziów na scenę. Dyplom dla Daniela Bałabucha, zaczempiona w rasie karzełek, Hawana. Pana Daniela Bałabucha za piątego wicechampiona w rasie karzełek Hawana. Dyplom dla pana Daniela Bałabucha za piątego czempiona w rasie Rex Dalmatyński. Dyplom dla pana Daniela Bałabucha za piątego wicechampiona w rasie Wiedeński Niebieski. Oraz dyplom za prezentację królików. Serdecznie gratulujemy. Na hali z królikami w dniu jutrzejszym. Prosimy o pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy na scenę pana Ireneusza Widomskiego. Zdobył on czempiona za królika w rasie nowozelandzki biały. Oraz dyplom za prezentację królików. Który zdobył tytuł za czempiona w rasie wielki jasnosrebrzysty. Oraz pan Patryk Fabian zdobył piątego wicechampiona w rasie wielki jasnosrebrzysty. Proszę Państwa, o wręczanie poprosimy także pana Waldemara Banacha, zastępcę dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wręcza pan dyrektor Wiesław Orzędowski razem z dyrektorem Waldemarem Banachem. Zapraszamy również pana Sylwestra Grudysza po odbiór pucharu i dyplomu. Ozdobny. Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego obchodzi w trakcie naszej wystawy jubileusz 25-lecia. Serdecznie gratulujemy. Brawa! Z okazji jubileuszu okolicznościowe grawertony otrzymują wielokrotni wystawcy związku. Bardzo proszę o pomoc panią Ninę Drozdowską. Zapraszam na scenę pana Zygmunta Ziomko. Pan Zygmunt, pana Stanisława Radelczuka, pana Lecha Maziarczyka, pana Bogusława Kniazia, pana Józefa Habrosa, pana Andrzeja Burdę, pana Andrzeja Gazdę, pana Zbigniewa Krawczyka. W tym gronie jest pan Edward Wasil, ale pan prezes odbierze grawerton w dniu jutrzejszym na scenie razem z komitetem organizacyjnym. Wyróżnienie wręczy pan Wiesław Orzędowski, dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Piotr Kurant, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Kwidnie. Thank you.
Pana Mieczysława Srokę, pana Radosława Pęzioła i pana Jarosława Wartacza. Tak, podioby, czempionat uzyskany dla hodowcy pana Edwarda Wasila, bardzo prosimy. W kategorii zamojski dorosły za czempionat dla pana Piotra Wiśniewskiego. Pierwsze miejsce w kolekcji dla pana Marcina Burzawy. Drugie miejsce w kolekcji dla pana Piotra Wiśniewskiego. I za trzecie miejsce w kolekcji dla pana Marka Stawarskiego. I mamy jeszcze wyróżnienie. Trzecie miejsce w kolekcji pan Marek Stawarski. Ja już troszkę wolniej będę mówić. Marcin Burzawa. To ja. I wyróżnienie w kategorii zamojski dorosły dla hodowcy pana Marcina Burzawy. Zamojski młode za czempionat dla hodowcy pana Janusza Raka. Poprosimy pana Janusza. Za pierwsze miejsce w kolekcji dla pana Janusza Raka. Ponownie. Za drugie miejsce w kolekcji dla pana Piotra Wiśniewskiego. Jest pan Piotr? Za trzecie miejsce w kolekcji dla pana Wojciecha Kudyby. I wyróżnienie dla hodowcy pana Piotra Wiśniewskiego. W kategorii roztoczański dorosły za czempionat dla hodowcy pana Mariusza Cwynara. Już pan idzie. Jednocześnie zapraszam pana Mariusza Cwynara, bo uzyskał też pierwsze miejsce w kolekcji. I wyróżnienie za drugie miejsce w kolekcji dla pana Piotra Woronieckiego. I trzecie miejsce w kolekcji dla hodowcy pana Marka Stawarskiego. W kategorii, czekamy jeszcze chwilę. W kategorii roztoczański młody za czempionat dla hodowcy pana Janusza Raka. Jest pan Janusz? Za pierwsze miejsce w kolekcji również dla pana Janusza Raka. Za drugie miejsce w kolekcji dla pana Marka Stawarskiego.
i trzecie miejsce w kolekcji dla hodowcy pana Piotra Woroneckiego. Przepraszam. W kategorii orlik lubelski dorosły czempionat uzyskał hodowca pan Roman Witt. Również pierwsze miejsce w kolekcji pan Roman Witt. Drugie miejsce w kolekcji pan Mariusz Wojtowicz. I trzecie miejsce w kolekcji pan Sławomir Madej. Wyróżnienie dla pana Mariusza Wojtowicza. Teraz poproszę na scenę pana Gustawa Jędrejka, prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej. I mamy kategorię orlik lubelski młody. Za czempionat dla hodowcy pana Sławomira Madeja. Ale w kategorii orlik lubelski młody. Komisja szybciej działa. Gratulujemy. Dobrze, gratulujemy. Czy ja rozumiem, że za orlika lubelskiego młodego też pierwsze miejsce w kolekcji pan Madej uzyskał, tak? I za drugie miejsce w kolekcji dla pana Romana Wita. Trzecie miejsce w kolekcji dla pana Mariusza Wojtowicza. I wyróżnienie dla pana Romana Wita. Drodzy państwo, kategoria Mikołajewski. Najlepszy w rasie dla hodowcy Sławomira Karpiuka. Zapraszam pana Sławomira Karpiuka. Nie ma pana Mariusza. Drodzy państwo, teraz mamy kategorię Gil za najlepszy w rasie dla pana Zbigniewa Mnicha. Zapraszamy pana Zbigniewa. Jest pan Zbigniew? Dziękujemy panu prezesowi. Poproszę teraz pana dyrektora Wiesława Orzędowskiego. Mamy kategorię węgierski lotny oszroniony deresz i najlepszy w rasie dla hodowcy pana Pawła Lewartowskiego. Prosimy pana Pawła. W kategorii Sroka Krakowski za czempionat dla hodowcy pana Stanisława Gasa. Zapraszam pana Stanisława. Pierwsze miejsce w kolekcji również dla pana Stanisława. Drugie miejsce w kolekcji dla pana Jacka Zabłockiego. I za trzecie miejsce w kolekcji dla pana Krzysztofa Czarneckiego.
Jest pan Krzysztof? Dobrze. Drodzy Państwo, kategoria następna. Lahore. Pierwszy, najlepszy w rasie dla pana Stanisława Gasa. W kategorii szczygieł duński. Najlepszy w rasie dla hodowcy pana Tadeusza Długosza. W kategorii niemiecki wystawowy dla pana, najlepszy w rasie dla pana Stanisława Kulpy. Jest pan Stanisław? To w takim razie poprosimy następną kategorię. To będzie pocztowy staropolski i najlepszy w rasie dla pana Sławomira Karpiuka. Też nie ma. W kategorii karier za czempionat dla hodowcy pana Wojciecha Kulpy. Czy jest pan Wojciech? W kategorii Modena angielska za najlepszy w rasie dla hodowcy pana Piotra Woronieckiego. Jest pan Piotr Woroniecki? W kategorii jejski dwuczuby najlepszy w rasie dla hodowcy pana Stanisława Kurysia. W kategorii chiński gołąb za czempionat dla hodowcy pana Andrzeja Burdy. I jednocześnie za pierwsze miejsce w kolekcji też dla pana Andrzeja Burdy. Drugie miejsce w kolekcji dla pana Mikołaja Długosza. Jest pan Mikołaj Długosz? Jest. I trzecie miejsce w kolekcji dla hodowcy pana Michała Burdy. W kategorii loczek za najlepszy w rasie dla hodowcy pana Stanisława Kurysia. W kategorii pawik ogrodowy za najlepszy w rasie dla pana Andrzeja Burdy. W kategorii mewka orientalna czempionat dla hodowcy pana Stanisława Gasa i pierwsze miejsce w kolekcji również dla pana Stanisława Gasa. Drugie miejsce w kolekcji dla pana Edwarda Wasila. I trzecie miejsce w kolekcji dla pana Jacka Zabłockiego. W kategorii białogłówka gębiński za najlepszy w rasie dla hodowcy pana Krzysztofa Niedzielskiego. Nie ma pana Krzysztofa? Nie ma. W kategorii garłacz angielski za najlepszy w rasie dla pana Jacka Zabłockiego. W kategorii sybarytka
Najlepszy w rasie dla pana Krzysztofa Niedzielki. Niedzielskiego, tak? W kategorii szabo wyróżnienie i najlepszy w rasie dla hodowcy pana Roberta Niedźwiedzia. W kategorii karzełek łapciaty najlepszy w rasie dla pana Mikołaja Długosza. Brawo, panie Mikołaju. I w kategorii karzełek polski najlepszy w rasie dla hodowcy pana Grzegorza Jabłońskiego. Proszę państwa, to nie koniec nagród, jak na jubileusz przystało. Mamy jeszcze nagrody. Jeszcze mamy na dyplomy dla za prezentację drobiu ozdobnego i tutaj poprosimy pana Lecha Maziarczyka. Nie ma pana Lecha, czy jest? Pana Piotra Ząbka za prezentację gołębi. Jest pan Piotr? I jeszcze raz dla pana Ząbka za udział w wystawie i prezentację gołębi rasowych, ale pana Piotra nie ma, tak? Poprosimy pana Dariusza Kołcza i dziękujemy za prezentację gołębi i udział w wystawie. Jest pan Piotr Kołcz, Dariusz Kołcz. Dla pana Marcina Gila za prezentację gołębi i udział w wystawie. Nie ma pana Marcina. Dla pana Adama Łuczaka, pana Grzegorza Dyjacha, czy jest pan Grzegorz? Pana Bogusława Kniazia, pana Andrzeja, dla pana Andrzeja Gazdy. Czy jest pan Andrzej Gazda? I pan Michał Gazda. Dawaj, młody, brawo! Proszę państwa, pan Jarosław Korzeń, wicestarosta powiatu tomaszowskiego, ufundował dodatkowe nagrody dla Michała Burdy, Andrzeja Burdy, Adama Łuczaka, Marka Stawarskiego i Mariusza Wójtowicza. Myślę, że pan starosta wręczy je jutro. Proszę państwa, i jeszcze nie koniec nagród. Nagrodę dla Janusza Brzozowskiego, Tadeusza Długosza i Mikołaja Długosza oraz Piotra Ząbka wręczy wójt gminy Sitno Krzysztof Seń. Proszę państwa, a wójt gminy Miączyn, Ryszard Borowski, ufundował nagrody dla Sławomira Madeja, Piotra Woronieckiego oraz Michała i Andrzeja Gazda. Bardzo prosimy.
pan Ryszard Borowski ufundował również nagrodę dla państwa Barbary i Jerzego Tymeckich, hodowców owiec. Bardzo prosimy. Korzystając z obecności dzisiaj pana wójta, chcemy wręczyć także nagrodę hodowcom owiec. Bardzo prosimy o pamiątkowe zdjęcie. Organizacji wystaw. Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Gratulujemy. Hodowców drobnego inwentarza, które po raz 15 organizuje wystawę w Sitnie. Mamy pana Ryszarda Torbiczuka, państwa Joannę i Ryszarda Klamerów, pana Błażeja Oleksaka, pana Michała Pietrasia oraz pana Mirosława Urbana. Prosimy o zdjęcie i pozostanie jeszcze na scenie. A ja przypomnę, że drób ozdobny oceniali Michał Pietraś, Janusz Oleksak, natomiast gołębie Ryszard Kot i Stanisław Gryba. Bardzo proszę sędziów również na scenę. Po raz kolejny proszę pana Waldemara Banacha i pana Piotra Kuranca o wręczenie dyplomów i pucharów. Lista zdobytych miejsc w konkursie zwycięzca wystawy gołębi rasowych. Pierwsze miejsce pan Mirosław Urban. Pan Ryszard Torbiczuk. Oczywiście brawa jak najbardziej wskazane. Trzecie miejsce pan Maciej Kardasz. Czwarte miejsce pan Dariusz Siczek. Za wystawy drobiu ozdobnego. Pierwsze miejsce zdobył pan Mirosław Urban. Drugie miejsce zdobyli państwo Joanna i Ryszard Klamer. Trzecie miejsce dla pana Janusza Oleksaka. Czwarte miejsce Eliasz Pnioch. I piąte miejsce pan Młażej Oleksak. Serdecznie gratulujemy. Prosimy o brawa. Pan Janusz Oś, prezes stowarzyszenia. Bardzo proszę na scenę. O wręczenie grawartonu proszę pana Waldemara Banacha, zastępcę dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowie.
Bardzo proszę też sędziego Adama Wilczewskiego, który oceniał ptaki egzotyczne. Nie ma go w tej chwili, więc proszę Państwa, będziemy prosić pozostałych hodowców o pomoc. Proszę panią Ninę Drozdowską. Hodowca pan Dariusz Kostrubiec. Zapraszam pana Dariusza. W kategorii kanarki kolorowe o ubarwieniu melaninowym pierwsze miejsce zajął hodowca pan Krzysztof Murzyn. W kategorii kanarki kształtne, czekamy jeszcze chwilę, kanarki kształtne pierwsze miejsce zajął hodowca pan Krzysztof Murzyn ponownie. W kategorii fauna europejska, szczygieł syberyjski, pierwsze miejsce zajął pan Sylwester Dziwura. W kategorii egzotyka papugi, pierwsze miejsce zajął pan Kamil Maj. W kategorii najlepszy ptak wystawy młody pierwsze miejsce zajął pan Sławomir Grabowski. I w kategorii najlepszy ptak wystawy dorosły pierwsze miejsce zajął hodowca pan Sylwester Nadzikiewicz. Zapraszam pana Sylwestra. Proszę Państwa, miło mi poinformować, że również dwóch wystawców otrzyma nagrody od Jarosława Korzenia, wicestarosty Tomaszowskiego. Pan Dariusz Kostrubiec i pan Michał Dziura. Prosimy o pamiątkowe zdjęcie. Podziękowanie dla pani Grażyny Różyckiej, komisarz wystaw maszyn, zwierząt i urządzeń rolniczych w Sitnie. Od Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Bardzo dziękujemy wszystkim wystawcom. Naprawdę jest nam bardzo miło Państwa gościć. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nagrody są może nie do końca adekwatne do kosztów i wysiłku Państwa, ale myślę, że jako hodowcy jesteście już do tego przyzwyczajeni. Ja dziękuję jeszcze raz w imieniu dyrekcji za udział. Zapraszamy na rok przyszły, a dzisiaj zapraszamy jeszcze Państwa na uroczystą kolację. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.